Cześć, tutaj Marta. Witam wszystkich nowych i stałych widzów mojego kanału. Witam się z Wami pierwszy raz w nowym roku 2023. Myślałam, że uda mi się nagrać coś jeszcze na zakończenie poprzedniego, nagrać krótkie podsumowanie i później stwierdziłam, że jednak nie będę nagrywać, ale ostatecznie dzisiaj mamy czwarty. Stycznia i stwierdziłam, że jednak krótkie podsumowanie nagram, bo na mojej liście robi się bardzo dużo pomysłów, dużo projektów nowych, i stwierdziłam, żeby po prostu ten poprzedni rok zamknąć i po prostu zacząć na świeżo, już później, nowe vlogi i nowe udziergi. No to zaczynamy. Poprzedni rok rozpoczęłam z takim postanowieniem, że skupię się właśnie na tym moim hobby, że otworzę kanał na YouTube, że będę więcej dziergać, i wydaje mi się, że poniekąd mi się to udało. I właśnie z takim podsumowaniem chciałabym tutaj do Was wyjść, że można mieć jakieś postanowienia na nowy rok, ale też trzeba mieć otwartą głowę, że nie wszystko może po prostu pójść po naszej myśli. No u mnie tak nie było do końca, bo miałam na drugą połowę roku trochę inne plany, ale jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem i bardzo się cieszę, że właśnie takie postanowienie miałam na ten poprzedni rok, żeby właśnie zacząć nagrywać filmiki i poprzez to też tak jakby jakoś bardziej zintegrować się z tą społecznością, a po drodze w zeszłym roku też się wydarzyły różne takie rzeczy, które jeszcze bardziej powiedzmy umocniły mnie w tym przekonaniu, że, że to jest naprawdę super być w jakiejś takiej społeczności, gdzie coś Was łączy. Jeśli macie okazję, żeby jakoś bardziej się w to zaangażować, no to warto z tego skorzystać. Jest bardzo dużo opcji, żeby po prostu jakoś bardziej się zaangażować w to, co robimy, pokazywać swoje hobby. Oczywiście YouTube, Instagram, czy jakiś Facebook, czy ostatnio też Discord, do którego dołączyłam pod koniec zeszłego roku. Trochę się z tym ociągałam, ale koniec końców dołączyłam i w sumie w przyszłym tygodniu nawet nie w przyszłym tygodniu pojutrze pojutrze? Tak, pojutrze mam się pierwszy raz spotkać z dziewczynami z Krakowa, które też są na Discordzie mam na myśli oczywiście ten kanał, który został założony przez Lusię i przez Sandrę w opisie filmiku podlinkuję filmik Lusi gdzie Lusia właśnie opowiada więcej o tym czym jest ten cały Discord ten kanał Naprawdę bardzo polecam, jeśli jeszcze tam nie dołączyłyście, to, to myślę, że warto. W szczególności, jeśli na przykład nie do końca odnajdujecie się na tych grupach Facebookowych, takich e, około dziewiarskich, mi tam ciężko było się w ogóle przebić z jakimikolwiek pytaniami. A jednak no czasem fajnie jest mieć po prostu jakieś takie wsparcie i możliwość kontaktu, doradzenia z innymi dziewerkami. Wydaje mi się, że naprawdę warto dołączyć tam. I to jest też takie nie do końca odsłonięcie się, tak jakby, no bo wiadomo, żeby prowadzić jakiś tam kanał na YouTube, no to musicie się pokazać. Czy na Instagramie też, powiedzmy, no niekoniecznie siebie, ale mieć jakąś tam umiejętność zrobienia zdjęć, żeby do kogoś dotrzeć więcej. A tutaj po prostu jesteście na takim forum i macie dostęp do tej społeczności. Nie pytacie nikogo bezpośrednio, no bo powiedzmy na Instagramie możecie zadać jakieś pytanie, ale... No tak naprawdę ciężko jest dotrzeć do jakiejś większej grupy, tylko pytacie się konkretną jedną osobę. Także wydaje mi się, że to był też jeden z takich większych kroków i super, że to się wydarzyło w polskim internecie i w tej naszej polskiej społeczności dziewiarskiej. Kolejną rzeczą, którą miałam zamiar tak jakby zmienić, to było Pierwszy raz zdjęcie udziału w kalu Nitelong, który był organizowany przez Lowieczkę i przez co dwa druty. W tym kalu, który odbył się bodajże w maju, dziergałyśmy wspólnie z innymi dziewczynami taki top Mongrowity. No i to było też bardzo fajne doświadczenie. Była grupa na Instagramie, gdzie mogłyśmy się wymieniać różnymi. Spostrzeżeniami, problemami odnośnie tego wzoru. I myślę, że jeśli będzie taka okazja, to w tym roku również chciałabym wziąć udział w jakimś kalu, czyli takim wspólnym dzierganiu. Ale jeszcze nie wiem, czy podepnę się pod kogoś, czy może na przykład ktoś będzie też zainteresowany dzierganiem jakiegoś wzoru, który ja będę chciała dziergać. Oprócz założenia kanału na YouTube. Bięcia udziału w Kalu. Brałam jeszcze udział w dwóch spotkaniach dziewiarskich. Jedno było organizowane po prostu tak, jakoś w lutym w Nitkofi przez TETI, a kolejne to było międzynarodowe dzierganie w miejscach publicznych w czerwcu, również też organizowane przez TETI. Wiosną też byłam na targach włóczkowych i pierwszy raz. Chwyciłam za szydełko, kupiłam dwa szydełka w tym roku, w sensie w poprzednim. I myślę, że to nie będzie koniec tego y, krótkiego romansu ze szydełkiem, że coś uda mi się jeszcze wyszydełkować w tym roku. Bardzo chciałabym spróbować amigurumi, chyba tak to się nazywa, szydełkowanie zabawek. Zastanawiam się nad jakimiś gotowymi zestawami, ale może... Może uda mi się coś znaleźć szybkiego też na wykorzystanie włóczek, które mam w swoich zapasach? Robiąc moje dziewiarskie podsumowanie poprzedniego roku, ciężko byłoby nie wspomnieć oczywiście o udziergach. No i takich um, miałam na swoim koncie 21. W sumie rozpoczęłam rok od dokańczania swetra z wzoru konturka Royal Cable Sweater. No i ten sweter nie jest u mnie, tylko u mojej mamy, bo mimo ponownego wydziergania na większych drutach i próby luźniejszego dziergania, no niestety rozmiar, który chciałam osiągnąć dalej był za mały, więc mimo że ten sweter bardzo mi się podoba, to musi poczekać. Może w tym roku jeszcze raz się za niego wezmę. Tylko jeszcze nie wiem z jakiej włóczki i nie wiem w jakiej kolorze. To raczej jest taki odległy plan. A jeśli jest mowa o swetrach, to udało mi się wydziergać sześć swetrów. I to były właśnie Royal Cable, później Cardigan Mist and Bloom od Marzeny Kołaczek, Bergnes Sweater z opisu Knitting for Olive. Plumetis z magazynu Pompom, Pom, Lorelei od Amanity i Zipper Sweater od Petit Knit. Oprócz tego powstało pięć topów i spośród tych pięciu topów cztery zostały u mnie, a jeden został przekazany mojej mamie, ale w sumie od samego początku wiedziałam, że będzie on dla mojej mamy. I mówię tu o topie... Este, który był z opisu od Justyny Lorkowskiej, czyli Lete Snitz, a reszta to wspomniany już przeze mnie Mangrovi Tea, Cecil Top, Fire Summer Top, gdzie używałam szydełka po części, i darmowy Heart on Fire z wzoru Dropsa. I właśnie Heart on Fire. I Cecil Top to z pewnością takie projekty, które chciałabym powtórzyć, bo są dość uniwersalne i szybko się dziergały. Oprócz tego, wydziergałam bez jakiegoś wzoru konkretnego kocyk dla córki mojego kuzyna. Nazwałam go Amelia Blanket. Chodziło głównie o to, żeby ten kocyk był różowy i miał w sobie jakieś elementy motylków, i te, te motylki były na takiej, jakby, falbance wokół tego kocyka. No i właśnie pomysł na to, jak, jak zrobić konstrukcję tego kocyka powstał podczas jednego ze spotkań właśnie w Knitted Coffee. Jedna z dziewczyn doradziła mi jak najlepiej zrobić najszybciej um, ten środek i później po prostu dołożyć elementy motylków wokół. Jeszcze z takich pojedynczych rzeczy, już tutaj możemy przejść do akcesoriów, no to jest kapelusz na szydełku. I oprócz tego aż sześć czapek i dwie pary skarpet. I w sumie skarpety, to jedna para powstała ze wzoru z książki 52 Weeks of Socks wydawictwa Line. Moim celem na kolejny rok jest właśnie wydzierganie jeszcze jakiś innych skarpetek z tej książki, bo mam w swoich zapasach dość dużo włóczek, a jakoś mało motywacji, żeby się zabrać za te wzory. Ale przed świętami stwierdziłam, że chciałabym mieć jakiś taki świąteczny udzierg i trafiłam na darmowy wzór na skarpetki. Happy Holiday Socks. Od Anny Lange. Akurat się okazało, że mam odpowiednie kolory. No w sumie ten szary to taki był obojętnie, co będzie jako main color. Ja miałam akurat taki szary zielony i, i resztki jakiejś czerne, czerwonej włóczki tutaj na te, y, ten ostrokrzew na dole i, i u góry. I jeżeli w przyszłym roku też będziecie chciały wydziergać coś. Szybkiego, świątecznego, małego, tak jak najbardziej polecam te skarpetki. Sur jest rozpisany na dzierganie od góry do dołu. No ja już w tych skarpetkach głównie spałam, ale też troszeczkę chodziłam. Szara i czerwona włóczka, którą użyłam, to Jawoll Young Yarns. A Zielona to Shahen Meyer. Jeszcze do końca listopada raczej nie podejrzewałam siebie, że jednym z głównych udziergów, które powstaną, jedną z kategorii, która będzie tak jakby dominować na liście moich zakończonych projektów w tym roku to będą czapki, ale powiedzmy, że troszeczkę docisnęłam gazu w grudniu ze względu na prezenty. Bo wydziergałam czapkę dla mojej mamy, taty i dla siostry. I podsumowując, no to w zeszłym roku tak dla siebie wydziergałam dwie czapki. Wydziergałam kaszmirową The Perfect 2 by 2 hat od Saszy Nic, następnie Oslo Hat. Z wzoru Petit Nice Extra Fine Merino od Dropsa, i to było moje drugie podejście do tego wzoru, bo pierwszy raz zrobiłam zeszłej zimy, jakoś w styczniu, dla mojego męża z lany Gatto Vip No i już powiedzmy, mając ten wzór opanowany bardzo dobrze, stwierdziłam, że też z tego wzoru zrobię czapkę dla mojego taty na święta, i to był pierwszy raz, kiedy użyłam dedykowanej włóczki do tego wzoru czyli arwety. I byłam bardzo zadowolona też, właśnie z tego wyboru. Kolejną czapką to była czapka dla mojej mamy, o którą prosiła mnie już w zeszłym roku, rok jeszcze wcześniej, żebym jej wydziergała tę czapkę. Chodzi o czapkę ze wzoru Stil od Anny Johanny. Ja tą czapkę mam też zrobioną dla siebie. W takiej wersji czerwonej, już kiedyś się pokazywałam. Mojej mamie bardzo się spodobała i dała mi jakąś włóczkę, żeby wydziergać z niej właśnie tę czapkę, ale przez to, że to były nienaturalne włókna i jeszcze dodatkowo czarny kolor, strasznie ciężko mi się z tego dziergało i postanowiłam, że na święta mogę zrobić taki prezent, że po prostu kupię lepszą włóczkę i wydziergam tę czapkę, i właśnie tak się stało. Kupiłam jeden motek Alwy i jeden motek Tili z filkolany. I jeszcze zostało mi dość sporo z obu tych motków z tego wzoru. Także myślę, że też polecam. Bardzo dobrze się dziergało, mimo że to był kolor czarny. No i też była prośba ze strony mojej siostry, żeby wydziergała jej czapkę prosiła o czarną czapkę, ale ja powiedziałam, że na pewno nie, nie będę się porywać na kolejną czarną czapkę z rzędu, ponieważ no ciężko się dzierga z czarnego koloru i przekonałam ją do czapki z białej włóczki. Początkowo miał to być Flip Flip Hat od Eweliny Czempik. I tak też rozpoczęłam robótkę, tak zrobiłam wywinięcie, ale ostatecznie zamknięcie czapki, ta korona, została wykonana z wzoru na Elie Hat, który jest dostępny za darmo na stronie Canadian Living, podlinkuję też w opisie. Rozpoczynając 2022 rok, wiedziałam, że w poprzednim roku było coś takiego jak było wyzwanie organizowane przez projekt Młynek na Kilometry Włóczki, dlatego też od początku roku zbierałam wszystkie banderole <grywka> skończonych motków. No i to ułatwiło mi podsumowanie roku, bo moje tak jakby aktualizowanie profilu na Rawerli nie do końca dobrze wychodziło, ale... Udało mi się podsumować ile kilometrów włóczki przerobiłam. Przerobiłam około 16 kilometrów. Łącznie to było, nie wiem czy już wspominałam na początku, to było 21 projektów. Wiedziałam, że będę chciała wziąć udział w tym podsumowaniu właśnie u projekt młynek, i udało mi się zgarnąć jedną z nagród. Mogłam sobie wybrać jeden ze wzorów autorstwa. Comfort Soul I mój wybór padł na letni shawl. Już nawet wiem z jakich włóczek będę dziergać ten szal, chustę. Także naprawdę nie mogę się doczekać, aż pewien jeden z większych projektów zejdzie mi z drutów i, i będę mogła narzucić właśnie te oczka na, na tą chustę. Na koniec chciałam jeszcze wspomnieć o dwóch odkryciach moich grudniowych, które w sumie dość mocno zmieniają moje, tak jakby, nie podejście, ale ułatwiają pracę z drutami. Pierwsza to Stitch Fiddle. Jest bardzo dużo stron internetowych, na których można takich programów, jakby, gdzie można zwizualizować sobie mm, Siatkę wzoru. Nie trzeba wykorzystywać do tego Excela, tylko po prostu tam korzystać z gotowych jakichś schematów, oznaczeń. I to jest bardzo przydatne, jeśli na przykład robicie jakieś zmiany we wzorach, w schematach, albo po prostu, żeby poobliczać sobie. Ja od grudnia z tej strony skorzystałam już chyba. Z kilka albo kilkanaście razy, i że to się nie zmieni w tym nowym roku. Ja korzystałam z opcji darmowej. Jak na razie jest ona dla mnie wystarczająca. A kolejne odkrycie, to takie w sumie nie do końca odkrycie, ale takie przypomnienie, bo właśnie na tym naszym dziewiarskim Discordzie odkryłam wątek o książkach i przypomniałam sobie o jednej książce. Które jeszcze nie miałam, a planowałam kupić, ale po prostu o niej zapomniałam. I tak się złożyło, że akurat miałam do wykorzystania Bon na Allegro, i tam mogłam sobie zamówić ze strony Libistro właśnie tę książkę. To jest amerykańskie, bodajże, wydanie. Już sprawdzę. Amerykańskie? E, tak, amerykańskie wydanie Wogniting the ultimate stitch dictionary. Ja wiem już sama po tej książce tej Wogniting, knitting the ultimate coś tam coś tam. To jest taka encyklopedia dziewiarstwa ta druga, że ja bardzo często korzystam z tej książki w momencie kiedy na przykład robię Włoskie zamykanie oczek. Łatwiej mi jest otworzyć książkę i po prostu wykonywać te ruchy, tak, jak jest w tej książce opisane, i tam jak są grafiki, niż odpalać kolejny filmik na YouTube, pauzować go i od nowa puszczać. I tak po prostu jest mi wygodniej. Tak już doszłam do tego wniosku, że książki są akurat dla mnie takie dość mocno przydatne a brakowało mi w mojej kolekcji właśnie książki, która miałaby podstawowe schematy na wzory. Ja więcej może nie będę mówić o tej książce, ja się od niej dowiedziałam pierwszy raz z jednego z filmików Dagny Zielińskiej i ten filmik podlinkuję Wam w opisie. I na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. A może Wy mi również w komentarzach zdradzicie swoje odkrycia dziewiarskie zeszłego roku. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Pa!